Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Hubianko, a to jest pierwszy odcinek z Battlefielda 4. Myślałem, że już się doczekam, obiecywałem, że nagram 4, ale wreszcie się doczekałem, nadszła ta chwila, w której po prostu mogę sobie spokojnie odpalić z czystym sumieniem Battlefielda. Powiem wam, że się strasznie stresowałem, ponieważ po prostu wszystko mi nawalało. Nie chciał mi Battlefield działać 4, bo niby dodatki jakoś nie były zainstalowane, a były zainstalowane normalnie, potem zrobiłem reinstala, działało. Ten fraps znowu nawalił, zresztą przed chwilą znowu miałem problemy z tym frapsem. Ale przejdźmy już do gry, przejdźmy do rozgrywki. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, nic się nie nawali. Gramy sobie na kurort Hainan, duży podbój. I mam nadzieję, że będzie zarąbiście, bo meczyk trwa 15 minut dopiero. Czy tak wprosiłem, nie sam od początku, dopiero co wbiłem. Okej, okay. Dobra, no to jakby tutaj się ładnie... Okej, okay, bo tutaj się już zaczyna. Gram sobie taką bronią, która jest, szczerze powiedziawszy, jakby to powiedzieć, ona jest słaba pod względem, bo ona jest dopiero... Ona jest na start, nie trzeba jej odblokowywać, żeby ją mieć. Mam ją na start po prostu. I po prostu to jest... Czekaj, że przyciszę troszeczkę. Okej. Okay. Mapkę, zobaczmy na mapkę. Chyba na B się skieruje. Tak, tu jest B. To tak zrobimy też. Tylko, że tutaj trzeba uważać, bo właśnie odnośnie tej broni, co wam mówię, to ona jest bardzo słaba na dalekie dystanse. Ona jest fajna, bo się do niej już przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o obszar taki bliski. Ale jeśli chodzi o coś więcej, takie... Dalsze jakby, nie wiem, właśnie jakby chociażby stąd, to jeszcze daję sobie radę, ale już dalej trochę, to już, widzicie? Tam już goście nie trafi na pewno. To muszę uważać, bo są naprawdę... Dobra, trzeba się skierować w kierunku B. Tutaj, powoli zbliżać, nie chcę się po prostu śpieszyć, bo to na mi... nic mi nie da jakoś bardzo. Dobra, to wbijamy szybko, teraz przejdziemy przez te... Tą drogę. Tutaj mamy miejsce na tenisa. Powiem wam szczerze, że dzisiaj rano właśnie mi się zaczęły się pobierać zęby smoka. Kurde, tam są ludzie, technicy. I snajperzy będą na tym bloku, tam na pewno. Mam tu przeciwnika z bronią Pepa. Czyli tak jak sądziłem. Dobra, szybko. Tu mamy coś fajnego. Trafię? Aby się udało. Nie, chyba nie. Za daleko, co? O, trafiłem. Dobra. Kontrola podboju. Tutaj ma nasz ziomek jest. O, są motorówki. Ja też. A, jesteś tam. Czekaj, nie trafię. Z RPG-a muszę spróbować. Dobra, powiem wam, że sądziłem, że ten Battlefield jest strasznie podobny do trójki, ale powiem wam, że teraz strasznie się pomyliłem, ponieważ różnica jest ogromna. Ja, tak jak miałem skilla w trójce, no nie chcę się chwalić, ale powiem wam, że już pod koniec to naprawdę szło mi dobrze. Przeważnie miałem po prostu staty dodatnie, a tutaj jest całkiem już inaczej. Tutaj po prostu, jeśli chodzi o styl strzelania, w ogóle całość, to jest całkiem wszystko pozmieniane i... Nie, tutaj nie wejdę. O, mogę. Charlie został zneutralizowany. Mogłem, okej. Tutaj sobie poczekam chyba, bo nie ma co się wbijać, co? Dobra, udało się pięknie. Mi się przydał jakiś przeciwnik jakiś blisko, ale nie chcę tutaj za bardzo się narzucać. O, no właśnie. No i wykrakałem. Ach, moja wina była, bo się za bardzo rozglądałem. Za oknem trzeba było szukać tutaj. Dobra, gdzie by się zrespić? Gdzie by... O, B nam już wzięli. O, polećmy. Tym. Dobra. Na B, bo tam w sumie się przyda ten cel. Ale jest tutaj dosyć ważny. Walcz. Chyba za wcześnie wyskoczyłem, co? No, też mi się tak wydaje. Właśnie, że... Bo ja nie jestem przyzwyczajony do tych myśliwców.
w Battlefield 4. Trice były całkiem inne. Aha, aha. Granat wrzucimy. O kurde, prawie się udało. Pojazd do pancerzony, uwaga! Wow. Dobra, trafiłem pojazd, ale... Ale wciąż trzeba walczyć. Dobra. Udało się. Wejdźmy na górę, może coś tutaj jeszcze pozostało w drogach. No, chyba nie bardzo. Z tego co tutaj widzę, możemy się teraz skierować, no tam cel nam zostało znowu. Mówię tutaj po prostu, to jest strasznie duża mapka. I takich map się nie da opanować. Nie da się w zupełności opanować. Oho, tam kolejne. Dobra. Pędzimy na C, musimy to odbić. A ty, pewno się po prostu dzieje. Akcja jest zarębista, no. Aha. Dobra. Tu gdzieś będzie teraz. Przeskakuj. Żołnierzu. Mam tutaj czyżby. Nie, to nasz. Okej, dobra, krzaczki. Spokojnie. Szybko, wbiegaj! Skakuj, wiem, że możesz. Okej. Udało się. Dobra, tutaj musimy uważać. Okej, pierwszy skill. Pięknie, dobity. Tam jeszcze jeden był. Kolegi miał. Helikopter, wroga dokładnie na zachód. O, odbierają nam. Odbierają. Czuwam. No i plecy. Tutaj się nie spodziewałem. Kurde no. Ale było dobrze. Już było fajnie. Było spoko. No i co teraz? Cóż uczynicie? Tutaj na nikim nie mogę się odrodzić. Ale dobra, spróbujmy na B. No i pędzimy z powrotem na C. Musimy koniecznie ten C przejąć. Okej. Nie wiem, co by tutaj zrobić, żeby w miarę rozsądnie tutaj zapanować nad tym celem, ponieważ tam... No można powiedzieć, że on jest w centrum takim i... Aha. Widzę wrogiego żołnierza! Tu kolejne. Okej, dobra. Mam asysta jakaś. Dobra. Przygwóżdżenie. O, tu muszę uważać na ciebie. Już strzelali do mnie. Nie. Wow, skąd? Wiem. Myślę, że jestem bezpieczny w krzakach, ale nie. Snajper to był chyba. Och, dobra. Tam chyba padł. Zrozpijmy się z powrotem. Tutaj. Okej. Nie wiem, znowu krzaki czy... Widzę, że psa nie ma właściciela, to musielibyśmy teraz się dobrze nim zaopiekować. To jest idealny moment. A nie, dobra, przejęliśmy, fajnie. Dobra, to teraz musimy się kierować już w kierunku... Praktycznie w kierunku... D? Gdzie on tam jest? No tam jest, okej. Od razu naprzeciwko C. Jeszcze E nam zostało. Tutaj widzę, że tylko nasi są, ale... Oho. Dobra. Wiem, że na dach wbiegali. Pewnie chcą odbić, ale... Nie pozwolimy im przecież. Ale szybko no. Skupujemy za nimi od razu. Dobra. Gdzie oni są? Mogę? Czy ci się nie chce po prostu? O, tutaj mamy jakiś balkon. Z góry byłoby fajnie, ale też trzeba uważać, bo te...
żółwia nas ma dobre teraz oko tutaj. Snajper. No, nie miałem szans. To było oczywiste. Kurde, trudno się mówi. Pamiętajcie, że skill się nie liczy, bo dopiero zaczynam. Mam 11 level. Dobra, tu odwróćmy się. Kurde, co ja robię? Za długo trzymam ten przycisk. Za długo trzymam pusz. Uważaj. Musimy tu uważać. Tak. Licz na ciebie. Okej. Super, udało się ubić. Ale gdzie jest kolejny? Dawajcie mi kolejnego. Aha. Już prawie to już. Pewnie on ma tam z 5 HP. Nie wierzę, że jeszcze przeżył, no. W sumie jak ja. Gdzie jesteś, kolego? Musi tu być. Nie do końca kolego, bo przeciwnik. Ale. Żołnierz wroga, uważajcie! Na dole był. Kurde, no. Ja nie mam. Ciekawe, czy to nie był ten sam, co ja do niego strzelałem poprzednio. Ach, kurde, no. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jak widzicie, jakoś strasznie mi dobrze nie idzie, ale źle mi też nie idzie, jakoś nie wiem. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. W każdym bądź razie oczekujcie wielu innych odcinków z Battlefielda. Mam nadzieję, że Fraps nie będzie zawodził mnie. No i to było na tyle. Żegnam się z wami. Na razie, cześć!